Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, cóż. Oto i być możliwe, że ostatni odcinek z tego wydania gry Elden Ring. I tak, samym wstępu jesteśmy w Liurni. Leżysz, ponieważ byłem głupi i znalazłem mapę. Tak długo szukałem, wydawało mi się, że ona nie istnieje i tak dalej. Proszę. Mamy ją. Tak, teraz kiedy już mamy tą mapę, to będzie łatwiej, fajniej. Ale to jeszcze nie wszystko, gdyż... ten odcinek, jak mówię, może być ostatni. Głównie dlatego, że nie jestem w stanie nic zrobić z tym mogiem. Po prostu nie jestem w stanie. Coraz bardziej uważam, że ta postać nie ma sensu. Że gra tym magiem jest nie dla mnie może, wyjątkowo w Elden Ringu i to podobne. Po prostu coraz bardziej zachęca mnie wszystko po prostu wewnętrznie, żebym zaczął od nowa. Kapłanem. Normalnie sobie wspierał się inkantacjami. Takim jak odporność na ogień, leczenie, regeneracja. Nawet włócznie błyskawic, które... taka ciekawostka, mają lepsze przeliczniki niż to, co mamy dostępne tutaj. Tak. A, widzę, że zapomniałem zmienić moje ostrza na... z powrotem skrwawienia. Ale dobra, to nieistotne. Tak czy inaczej, dzisiaj właśnie w tym momencie jedziemy do miejsca znanego jako Czterdzwonnica. I chcę otworzyć portal do, można powiedzieć, dosyć ważnego miejsca, w którym jest dosłownie miejsce, w którym się było podczas samouczka. Dlatego, że można tam zdobyć jedną rzecz, której potrzebuję. Czyszczące ziemię. Nie pamiętam co to, ale raczej tam nie muszę iść. Dalej. Gdzie jest następne? Może znajdę gdzieś to, czego szukam. Blisko oczekiwania? Mogło być to. Mam taką nadzieję, bo jeśli się okaże, że to nie to, zmarnowałem klucz rozsadzonego miecza, to... no, będzie kiepsko. Ale tak, chcę wrócić dosłownie do miejsca, jak mówiłem, w którym byliśmy. Zanim jeszcze zaczęła się rozgrywka, tak naprawdę. I tak. Co oczekiwanie, to jest to. A, ja jestem tutaj głównie z jednego prostego powodu. Chcę po prostu się zemścić na jednym dziadzie, który mnie... prześli, bo tak, w ten sposób będą to powrócić, zemścić się na nim. I mówiąc wprost, robię to z powodu może nawet innego, niż by mi się wydawało. Nie dlatego, że po prostu sobie chcę. Bardziej za zemszczenie się na nim dostaniemy piękną nagrodę w postaci jego mieczy, tarczy. I kwestią, o którą mi chodzi, jest jego tarcza. Tak. Tylko to i aż to. Potrzebuję jej. Mówię dlatego, że stwierdziłem, że tak, trzeba znaleźć jakąś tarczę, jedną z mega stabilnością, odporną na ogień mniej więcej i odporną fizycznie. I mam zamiar po prostu... może to dziwnie zabrzmieć, ale przytankować walkę z mogiem. Wezwać swojego łucznika, czy meduzę, czy kogokolwiek, nieistotne. Ale po prostu na tyle móc sobie radzić, żeby mógł przytankować. Jak jeszcze powtarzam, czyli żeby nawet ataki w drugiej fazie zabierały mi za dużo paska, żebym był w stanie to wytrzymać. Jak dalej. Bo jeśli będę w stanie, to z krwawiącym ostrzem możliwe, że się uda. I tak mamy króla burzowych jastrzębi, czyli coś, co jest i w ogóle nieprzydatne, i mega potrzebne, w zależności od tego, czy chce się robić wątek Nefeli Lux, czy nie. Ja oczywiście z chęcią to zrobię. Jeszcze jest jeszcze ten Dinch, czy ten Dench, burzowy jastrząb. Ten akurat jest dla nas. I tyle. Całe to miejsce jest już załatwione. Więc teraz pozostało tylko ostatnie. Fort Gael. Gdyż w nim jest ostatnia rzecz potrzebna, żebym mógł korzystać z tej tarczy. Jeśli będę mógł z niej skorzystać, to mówię. Będę musiał tylko znaleźć jakiś sposób na to, żeby przetrzymać ataki moga, w którym ewentualny duch będzie mnie asystował. A jeśli nie będzie mnie asystował żaden duch, bo wszystkie padną, to chociażbym mógł przetrzymać ataki. Wtedy na pewno gdzieś znajdę jakieś pojedyncze okazje na to, żeby przełamać jego ofensywę swoim uderzeniem. Ale tak, jeśli się nie uda,
tak już mówiłem. Porzucam postać, żeby się tak nie wkurzać. I tak, wiem, że teoretycznie mógłbym pokonać finale podobne, ale nie mam opcji na rysy postaci. No, nie wierzę. Nie wierzę. No, nie wierzę. To są jakieś żarty. Już na dzień dobry to klamić. Ale okej, spokojnie. Nie ma tragedii. Pierwsza rzecz, że właśnie nie mogę recytować, bo nie mam odpowiednich rzeczy, a nie wiem, gdzie je znaleźć. Prawdopodobnie nie będę wiedział za szybko. Bo jak mówię, nie chcę sobie spoilować niczego, dlatego w internecie prawie że nie egzystuje. A już nie mam zamiaru prosić jeszcze takie rzeczy. Zdradzali znajomi czy coś. Pewnie z tego sami pamiętają. Zylar, wiecie, jak się to nazywa, to jest coś, co dosłownie przez przypadek się znajduje i przy okazji, jak już się znalazło, to można je potem po prostu wykorzystać, jeśli kiedyś będą potrzebne. Nikt stricte tego raczej nie szuka i nie pamięta, gdzie to leży. Więc tak. Nie dosyć, że musiałbym pokryć Renale, co też może okazać się ponad moje umiejętności. Chociaż to akurat wątpię, bo ona nie była jakiejś takiej, nie wiadomo jak, morderczym bossem. To po prostu nie jest powiedziane, że i tak będę mógł skorzystać z jej usług. To jest pierwsza sprawa, a druga, jeśli już mam przemieniać się na strategię pod inkantację, żeby móc właśnie korzystać czy to z odporności na ogień, czy to z zaklęć regeneracyjnych i tym podobnych. Dobrze, mogę zacząć właśnie od nowa jakimś prorokiem, czy nie pamiętam jak się nazywa, to tylko klasa. Konfesor chyba? Istotne. Jednak teraz, no, chcę mieć lepsze zdanie statystyki. Spokojnie z tego korzystać, wszystkiego. Też prawda jest taka, że jeśli już się raz zmienię, to pewnie nie będę chciał wracać do magii, bo byłem zachwycony i nadal podoba mi się wiele rzeczy, które jest, jeśli chodzi o tę magię. Tak niezaprzeczalnie, w moim odczuciu, inkantacje są o wiele lepsze. Teraz tak, przed Fortugal, ale muszę sprawdzić tylko... Okej, będę zapomniał sprawdzić, czy nie przychodzę tutaj na darmo. Ale możliwe, że nie przyszedł na darmo. Bo faktycznie nie mam tego przedmiotu, który tutaj jest do zdobycia. I tak, ten przedmiot akurat, nie będę ukrywał, był dla mnie totalnie nieistotny. Bo nie spodziewałem się, że będę planował, czy może inaczej, nie tyle co planował, tylko że będę potrzebował rozwinąć siłę. O, wielka tarcza lwiej grzywy, czyli kolejna tarcza, której ewentualnie będę mógł użyć, fajnie. Bo ogólnie świat nie jest mój sposób, mój styl. No i chciałem tu bardziej właśnie skupić na innych rzeczach, ale tarcze te wielkie wymagają tak dużo siłki. Niestety, ale bez pomocy tego tutaj akcesorium, którym jest właśnie ten zmian gwiezdnej plagi, czy jakoś tak, który daje plus 5 siły, to chwilowo nie byłbym w stanie chyba żadnej z wielkich tarcz udźwignąć. Nawet nie wiem, czy z nim będę w stanie. Bardzo możliwe, że niestety będę musiał jeszcze aktywować runę Godricka znowu. Bo najprościej, jak to się nazywa? Nawet to będzie za mało. Jak się okaże, to trudno. Wezmę runę i tak mi dużo niż tylko dwanków, bo no na tym podejściu jakoś strasznie się strzegam używania wszystkiego. Nie wiem czemu. Ale i tak odczuwam, że lepiej by było, żebym zapomniał o używaniu runy, niż polegał na niej tak, że potem, kiedy jej zabraknie, to no nagle mój pomysł na postać przestaje działać. Kupił wojny lwi pazur przy okazji. Było to coś w sumie potrzebnego? Nie. Jest to miły dodatek, jak najbardziej. A więc skoro to już mamy z głowy, to teraz nie pozostało nic innego, jak dosłownie no, rozlewelować się trochę, żeby... Czemu rozlewelować? To jest źle określone. Może też przy okazji po prostu wteleportuję znowu tutaj. Albo nie, tutaj nie ma sensu. Wiem, że muszę iść do Moga, ale jeszcze do stołu łaski trzeba, żeby z
zidentyfikować tarczę, ulepszyć tą, którą wbiorę na 12, żeby mieć jak największą stabilność. Zobaczyć, co dalej. Teraz tak, starć mamy do dyspozycji tak naprawdę dwie. To jest ta, którą zrobiłem wcześniej. Okazuje się, że jest lżejsza i fajnie. A druga to jest lwiej grzywy. Jest dużo stabilniejsza i ma lepszą redukcję ognia. Weźmiemy lwią grzywę. Za tym idzie, potrzebujemy 30 siły. Nie wygląda to za dobrze, bo mamy tylko 21. To oznacza, że jeśli nawet wezmę tego, jeszcze runę, to będziemy mieć za mało, będę miał 26. Potrzebuję 4 poziomów. 2. Dobra. Jeśli trzeba, to trzeba. Ja się nie poddam, ja. Mówiąc szczerze, nie chciałbym robić nowej postaci. Dlatego, że szkoda mi czasu. Wolałbym już pójść do DLC, więc będę próbował, ale... Prawdopodobnie będę musiał. Co tak czy inaczej, zobaczmy. Jak teraz to wygląda, mamy 28, tak, jeszcze 2 poziomy, więc... W tym momencie sobie ulepszę tę tarczę. Pójdę walczyć z albinaurykami. Czekamy się już na mogu. No dobra. Dokonało się. Jestem zadowolony z tego, że do tego doszło, że trzeba było znowu, ale trudno się. Więc mamy tarczę. Teraz z tą tarczą. I moją glewią. Idziemy walczyć z mogiem. Uda się, będzie świetnie. Nie uda się. Tracę już kompletnie po prostu wiarę w to wszystko. A niestety, pisałem już na wielu grupach lendingowych o prośbę, o pomoc. Nikt się nie odezwał. Znajomi też nie. Więc nie mam zamiaru walczyć o to nie wiadomo jak długo. A nie tędy droga, wiecie, żebym przechodził teraz całą grę podstawową, bo nie mogę pokonać moga tutaj, teraz i... 3 miesiące będziemy grać w DLC. Lepiej, żebym stworzył tą nową postać. Szybko nadgonił i z pomocą inkantacji, redukujących obrażenia od żywiołów, zwiększających sił ataku, regeneracyjnych i tak dalej. Wiecie, co sobie poradził na spokojnie. Jeśli nawet to nie zadziała, to ja już tacę totalnie doszczętnie resztki wiary w to. A teraz pozwólcie, że się wyciszę i zapraszam na obserwację walki. Jest w stanie mnie z szarżą z widelcem przełamać. Super.
No niedobrze. Ale nie mam zamiaru poddać tego tak łatwo. Co to ten? Będę próbował dalej. Zrobię jeszcze łącznie z tym 4 podejścia. Jeśli się nie uda, to na tym skończę epizoda i możecie się spodziewać, że niedługo będzie jakaś kompilacja walki z bossami czy coś, jako nowa postać, żeby jak najszybciej móc spróbować walczyć z Mogiem ponownie. Ja po prostu nie wierzę w takim idiotem jestem. Tutaj tym razem to akurat jest tylko i wyłącznie moja wina. Niczego więcej. Myślałem o tym, żeby uderzyć raz dodatkowy zamiast się zasłonić. Cóż, trudno się mówi. To się może udać. Tylko nie wiem, czemu krwawienie teraz na mnie weszło szczerze w tym momencie. Wydawało mi się, że jestem poza zasięgiem jego ataków i wszystkiego i w ogóle. Ale tak czy inaczej, to się może udać.
Powiedziawszy, już nawet nie wiem, ile prób zrobiłem, ale... Ale tak... Nadal chcę próbować. Bo czuję, że jestem w stanie coś zrobić, ale... Nie wiem, czy to przemawiam ja teraz, czy już moja desperacja, żeby jak najszybciej mieć to z głowy. Szczerze mówiąc, to już trochę nie wiem. Jedno, co bym za to na pewno, to to, że definitywnie łatwiej by było, gdybym miał tutaj inkantację. Pomyślcie sobie o tej czarnej kuli ognia, która bije jakieś tam dodatkowe jeszcze płynięcie po tym, jak trafi. Albo nie wiem. O Bloodflame Blade, tak zwanym, czyli nie pamiętam, jak się nazywał, ale powiedzmy ostrzem krwawego płomienia, które nakłada krwawienie nawet parę sekund po tym, jak już ostatnio uderzyliśmy. To naprawdę daje wielkie zwiększenie obrażeń, no i częstsze krwawienie. Na takiego moga krwawienie to jest, jak widzicie, bardzo skuteczna rzecz. Mimo tego, że jest rzekomo lordem krwi, więc nie powinien być chyba szczególnie podatny na takie rzeczy. Ale no, już nawet nie będę się wyciszał, bo nie ma to sensu. To, co za to ma sens, to powiedzenie, że wbrew temu, co wiele osób próbowało mnie przekonać wcześniej, uważam, że inkantacje są lepsze. Lepsze niż jakieś tam strategie pod granie kataną, która krwawi. Lepsze niż, powiedzmy, granie właśnie magiem pod te błyskawiczne czary. Może najciekawsze to jest jakieś, nie wiem, połączenie inkantacji z tym, z krwawieniem, bo wiem, że są jakieś inkantacje, które mocno beneficjują z krwawienia i z mistycyzmu, który też zwiększa krwawienie na niektórych broniach. Ale szczerze, nie mam pojęcia. Bo jak dla mnie, to naprawdę równie dobrze po prostu granie pod inkantację. Nawet niech te inkantacje będą dodatkiem do głównego buildu, a nie głównym elementem. Ale to jest po prostu lepsze niż ta magia. Co mi po tym, że magia tam zadaje fajne obrażenia, jeśli poza obrażeniami ona nic nie zrobi, więc... Okej. Okay. Mam dobrze obrażenia, ale jednego typu. Maksymalnie dwóch, jeśli tam jeszcze liczyć się kilka grawitacyjnych. Ale powiedzcie, co zrobić? Wróg jest odporny na magię tak jak mog. Bo naprawdę moja magia bardzo mało mu bije. No, mogę po prostu tylko git good. I tyle. Tymczasem na inkantacjach... No, nie wierzę. Ale tak, wracając. Na inkantacjach. Jeśli jest odporny na święte obrażenia... Okej, mam błyskawice. Jeśli jest odporny na błyskawice, no mam święte. Jeśli jest odporny i na to, no zawsze jeszcze jest ogień. Jeśli jest coś na ogień odporny, są inkantacje, które wywołują krwawienie. Tutaj tak naprawdę mamy tylko obrażenia magiczne, może pojedyncze fizyczne, gdzieniegdzie, i mróz. Przy czym odmrożenie bije fajnie, okej. Okay. Ale przykładowo z mogiem ono nie pomoże. Ma za dużo odporności na odmrożenie. I tak dalej. No. Po prostu czuję, że magia jest dużo bardziej ograniczająca. Nie wiem, może powinienem po prostu całkowicie inaczej grać, zamiast rozwijać życie. Inne rzeczy powinienem po prostu powiedzieć, dobra, rozwijam inteligencję, nie wiem, do setki, czy tam do 99. To jest jedyne, co robię, po prostu dajmy na to 10 inteligencji, 5 umysłu, 10 inteligencji, 5 umysłu. W tym momencie mając jakieś tam 60 par inteligencji czy coś, po prostu bym one-shotował wszystko. Ale nie będę ukrywał, to nie jest dokładnie ten sposób, w który chciałbym grać. Więc, no, powiedzmy, że ja lubię magię, która się uzupełnia z, powiedzmy, bronią, czy nawet niech będzie głównym źródłem, a to bronią uzupełnia. Ale lubię, kiedy ona po prostu sobie radzi. Nie ma sytuacji, w których przez to, że gram magiem, to mam znacznie trudniej. Czym przeznaczyć, czyli nie mam na myśli po prostu większe wyzwanie, albo jest trochę odporniejszy na magię. Nie, ja tu mówię o takiej sytuacji jak teraz, gdzie jednym uderzeniem takiego ostrza, o takim, proszę, bije 1/4 tego, co max udało mi się zadać tą procą, która przywołuje kamienie i zaklęciem fizycznym.
albo inaczej mówiąc, jakieś 3/4, o ile nie więcej, tego, co bije pełni naładowanym odłamkiem komety. Więc no powiedzcie mi, jak mam to inaczej odebrać, niż to, że magia jest po prostu słaba? Okej, może powinienem kometę Azur po prostu użyć, tyle, ale totalnie nie pamiętam, gdzie ona jest. To jest jedna sprawa. A druga, ona wymaga się inteligencji, więc tak jest bardzo, no, wymagająca, zanim w ogóle można próbować jej użyć. Okej, robi nie heal, nie heal, nie heal. W tym momencie nie muszę się niczym przejmować. Po prostu będę go bił. Druga faza. Jeśli z nią wygramy, to fajnie. Jeśli nie, to ja już mam dosyć. Znowu zamilkłem, bo wszedł mi tak zwany full focus. A żeby nie było to, że wchodzi mi ten mój full focus, wcale nie jest dobrym znakiem. Bo jak on wchodzi, oznacza, że już jestem na ostatce jakby nadziei. Tak delikatnie podsumowując. Dobrze. Źle. Bardzo źle. Najgorzej. No i proszę, krwawienie weszło. Powiem szczerze, to może zadziałać. Nie zaprzeczę. Ale ja po prostu nie mam cierpliwości, więc... Na tym kończymy. Ja mimo postaci nie kasuję. Jeśli będzie mi źle szło z tamtą, zawsze mogę do tego wrócić, ale... Na ten moment... To by było na tyle i cóż. Mam nadzieję, że podobała wam się ta chwilowa przeprawa, którą udało się odbyć z tą postacią. Tak, osobiście nie spodziewałem się, że mogę okazać się takim wyzwaniem. Bo pamiętałem, że był trudny, ale... No, wydawał się dużo łatwiejszy, bądź co bądź. Cóż, no... Dzięki wam wszystkim za to, że... oglądaliście to wszystko i tak dalej, no i do usłyszenia już pewnie niebawem w kolejnych epizodach z Elden Ringa, tylko że tym razem inną postacią. No może wyjątkowo do tej wrócę jeszcze. Cóż no, wypatrujcie informacji w wykładce społeczność, bo prawdopodobnie będę miał jakieś tam aktualizacje co do postępu i tak dalej. A może wiesz, że nawet niedługo zobaczycie już po prostu kolejne, jak to się nazywa, no, odcinki albo... Jak nie odcinki to jakiegoś lejwaja, czy cokolwiek. Naprawdę nie wiem, co zrobię w tym momencie jeszcze, ale... No coś na pewno. No to już teraz tyle, no więc hej.